Chyba tytuł mojego referatu brzmi Badania nad ezoteryką. Kilka uwag metodologicznych i terminologicznych. I myślę, że treść tego referatu będzie zgodna z tytułem, czyli pochrążę trochę wokół tej problematyki. Starając się w prosty sposób dla Państwa tutaj zebranych zakreślić to pole badawcze. No bo jak się okaże, istnieje cała dziedzina badań nad ezoteryką, czy też ezoteryzmem. W tej chwili, czy to w języku polskim, nie mamy jeszcze tutaj nawet ścisłych ustaleń terminologicznych. Ja będę też chyba częściej używał, zgodnie z nazwą tutaj naszej konferencji, terminu ezoteryka, ale również używa się terminu ezoteryzm. Niektórzy, ci, którzy mają predylekcję do rozmaitego rodzaju izmów, właśnie uwielbiają mówić o ezoteryzmie. Natomiast mnie brzmi lepiej po polsku termin ezoteryka. Jak zapewne każdy z Państwa wie, termin ezoteryka, czy też ezoteryzm, pochodzi od greckiego ezoterikos, czyli wewnętrzny. A zatem ezoteryczne jest to, co ukryte, tajemne, wewnętrzne. Przeciwieństwo to oczywiście egzoteryczne, zewnętrzny, dostępny i jawny. Terminu ezoteryczny używano w historii filozofii do określenia niektórych elementów nauczania takich filozofów jak Pitagoras, Platon, Arystoteles czy Klemens Aleksandryjski i wielu innych. Od początku wieku XVIII słowo to zaczęło oznaczać wszelkiego rodzaju doktryny tajemne wszystkich czasów, a zwłaszcza doktryny wolnomularskie. Współcześnie ezoteryczny odnosi się do tradycji intelektualnych, które zyskały dojrzałość w dobie renesansu, a wywodzą się ze styku idei chrześcijańsko-judaistyczno-hellenistycznych i są alternatywne dla głównego nurtu kultury Zachodu. Samo pojęcie ezoteryzmu pojawia się dopiero na początku XIX wieku. Wtedy określono tak nauki gnostyków albo Pitagorasa. Natomiast w ramach współczesnych badań nad ezoteryzmem używa się tego terminu w dwóch podstawowych znaczeniach. I tutaj właśnie chciałbym to zaakcentować. Pierwsze znaczenie to znaczenie typologiczne, czyli ezoteryzm to wtedy określenie pewnych praktyk religijnych charakteryzujących się sekretnością, oferujących zbawczą wiedzę kręgowi wybranych. W tym sensie możemy go odnosić do dowolnego kontekstu religijnego jako nazwę dla rdzenia tego kręgu. I tak jest dosyć też popularne na zewnątrz Akademii użycie, mianowicie mówi się o ezoterycznym aspekcie islamu, czyli sufizmie, ezoterycznym aspekcie judaizmu, czyli kabale i tak dalej. Nie jest to zbyt ścisłe, no ale intuicja jest analogiczna. I drugie znaczenie to znaczenie historyczne. Wtedy ezoteryzm jest specyficzną formą religijności niektórych prądów kulturowych Zachodu. Mówimy wtedy o zachodnim ezoteryzmie. Mamy na myśli ruchy religijno-kulturowe od renesansowego hermetyzmu aż po współczesny New Age. Myśliciele oświecenia i wieku XIX traktowali nurty ezoteryzmu zachodniego jako irracjonalne poprzedniki nauk. I znowuż to bardzo często funkcjonuje w kulturze popularnej. Alchemia to poprzedniczka chemii, astrologia to poprzedniczka astronomii. Ale tak naprawdę to ustawianie, że się tak wyrażę potocznie, alchemii, astrologii i innych dziedzin ezoteryki służyło marginalizowaniu tych sfer kultury. Dopiero w wieku XX tacy uczeni jak Lynn Thorndike, Will Ehrlich Becket, Paul Oscar Chrysler czy Francis Yates ukazali ważność rozmaitych nurtów ezoteryki dla kultury Zachodu. Dopiero jednak w latach 90., taką symboliczną datą jest rok 1992, w którym francuski badacz Antoine Favre w znanej serii Kerzese opublikował małe dziełko pod tytułem L'ezoterisme. I ta data, 92 rok, jest przyjmowana jako początek naukowych badań nad ezoteryzmem w obrębie naszej kultury zachodniej. Jeszcze o tym będę mówił za chwilę. Dobrze, to było parę takich uwag terminologicznych, prawda, i wstępnych, metodologicznych. Teraz troszkę tak
merytorycznie. Początki europejskiej ezoteryki sięgają czasów pierwszego wieku naszej ery, gdy kształtowała się gnoza. Od wieku XVII ezoteryka kształtowała się w kontekście światopoglądu racjonalnego, a w wieku XIX scjentystycznego. Badania naukowe rozpoczęte, jak powiedziałem przed chwilą, w latach 90. XX wieku cechuje założenie, że rozmaite nurty ezoteryki nie są tylko cieniem czy marginesem kultury zachodu, ale stanowią jej immanentną część. Badania nad ezoteryką są interdyscyplinarne. Są podejścia historyczne, historyczno-literackie, religioznawcze, teologiczne, filozoficzne i psychologiczne. Ta wielość podejść jest zarazem silną stroną badań nad ezoteryką, jak i odzwierciedla jej pewną słabą stronę. Współcześnie bowiem nie mamy już dostępu do uniwersów mentalnych, w obrębie których działali ezoterycy dawnych wieków i skupiamy się na analizie zależności historycznych, wzajemnych wpływach w tekstach, nie umiejąc bardzo często oddać tego, czym oni naprawdę się zajmowali. Gdyby Państwo sięgnęli na przykład do jakiejś bardzo porządnej książki dotyczącej historii alchemii, chcąc się dowiedzieć, stawiając sobie naiwne pytanie, czym zajmowali się alchemicy, nie zawsze Państwo znajdą odpowiedź, mimo dosyć obfitych analiz historycznych. Przejdźmy teraz jednak do tego, czym jest ezoteryka lub też ezoteryzm. Jak Państwo zauważyli, stosuję te dwa terminy wymienne tutaj. Jest to właśnie specyfika tej dziedziny, że czekamy właściwie, żeby się ustaliła terminologia. Wspomniany już przeze mnie Antoine Febvre zdefiniował ezoterykę jako szczególną formę myśli. W wielkim skrócie oznaczała ona pewien wspólny ezoteryką światopogląd. I teraz opiszmy cechy tego światopoglądu. Opiera się on na wizji rzeczywistości, w której wszystkie elementy są powiązane, starożytna sympatia rerum, tworząc żywą, organiczną całość. Owe powiązania są odkrywane raczej przez wyobraźnię niż intelekt. Wyobraźnia ma dostęp do wszystkich poziomów rzeczywistości, od duchowych po materialne. Dzięki mocy wyobraźni ezoteryk w akcie poznawczym doznaje przemiany, iluminacji. Wiedzę konieczną do owej przemiany określa się mianem tajemnej, a jest ona dostępna na drodze inicjacji. Wiedza ta przekazywana jest także poprzez tradycję. Czyli do elementów definiujących ezoteryzm według Fabra należy światopogląd oparty na wzajemnym powiązaniu wszystkich rzeczy, wyobraźnia, iluminacja, inicjacja, tradycja. Te wszystkie elementy składają się na to, co nazywamy ezoteryką. Jednak nawet tak ogólnie sformułowana definicja nie oddaje wiernie złożoności tematu. Febvre był bowiem krytykowany, że jego podejście zbytnio ogranicza się do ezoteryki zachodniej, ujętej w kontekście chrześcijańskim. W tym ujęciu ezoteryka to wewnętrzny wymiar religii, to wszelkiego rodzaju indywidualne praktyki, mające doprowadzić do przemiany duchowej, której egzoteryczne chrześcijaństwo już nie oferuje. Ezoteryka, tak pojęta, to ukryta wiedza dostępna tylko w tajemniczonym. Bardziej współczesne podejście, empiryczno-historyczne, którego eksponentem jest profesor Walter Hanegraaff, podkreśla, że nie ma jakiegoś jednolitego faktu ezoteryki. Są tylko ezoterycy i ich pisma. Tym, co ich łączy, jest obecność w ich poglądach elementów helenistycznych, które nie zostały zasugerowane przez oficjalny nurt chrześcijaństwa. Chodzi tu przede wszystkim o pogańskie misteria, gnozę, neoplatonizm, a potem magię, astrologię, kabałę. A zatem w ujęciu Hanegraaffa ezoteryka to wiedza odrzucona w wiekach XVI, XVII przez teologię i filozofię, a w wiekach XVIII i XIX dołączyła do tego jeszcze nauka. A zatem mamy do czynienia z ezoteryką jako wiedzą nie tylko zapomnianą albo zmarginalizowaną, ale wręcz odrzuconą i wypartą. Praktycy ezoteryki często ową tajemną wiedzę konkretyzowali jako wieczystą filozofię, stanowiącą jądro wszelkich religii ludzkości, o której współczesna kultura zapomniała.
Tymczasem tu nie chodzi o zwykłe zapomnienie, chodzi o aktywne wyparcie, że użyję sformułowania freudowskiego. Klasycy tego podejścia w filozofii wieczystej to René Guénon, Julius Evola czy Fridtjof Schuon, jak również słynny krąg Eranos, w którym w latach 30. dominował Carl Gustav Jung. Przeciwieństwem do tego podejścia, które nazywa się czasami perennializmem, podejście naukowe widzi w terminie ezoteryka, w domyśle ezoteryka zachodnia, termin zbiorczy, obejmujący wielość rozmaitych nurtów myślowych, które jednak można w pewien sposób połączyć, na przykład poprzez źródła pisane i odwoływanie się do określonej tradycji intelektualnej. Warto także zauważyć, że termin ezoteryka jest szerszy niż gnoza, będąca tylko jednym z jej nurtów, podobnie jak mistyka, który w tradycji zachodniej odnosi się do osobistej relacji z Bogiem. W obszarze ezoteryki zachodniej możemy umieścić takie nurty jak hermetyzm renesansowy, zwany w literaturze zachodniej neoaleksandryjskim, kabałę chrześcijańską, paracelsjanizm, alchemię, różokrzyżostwo, teozofię chrześcijańską, tą, która wywodzi się od Jakuba Bena. Pewnie wielu badaczy by chciało włączyć jeszcze inne nurty i oczywiście to czynią, ale mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju, nazwijmy to tak dosyć wesoło, metodologiczną zasadą nieoznaczoności. Jeśli ostro zdefiniujemy pojęcie ezoteryki, będzie ono bardziej przydatne, ale pozostawi poza swoim obszarem wiele tematów, które powinny być przedmiotem badań. Gdy je natomiast zbytnio rozszerzymy, by objąć całe potencjalne pole badawcze, rozmyje się i straci swoją przydatność. No i aktualnie wszyscy ci, którzy próbują definiować ten czy inny sposób ezoterykę, no gdzieś lokują się między tymi dwoma biegunami. Z historycznego punktu widzenia wyjściową matrycą mentalną dla zachodniej ezoteryki był renesansowy hermetyzm. W nim odnajdujemy ideę przekazu wiedzy tajemnej od prastarych czasów. Znajdujemy holistyczną wizję ożywionego wszechświata, pełnego wzajemnych magicznych więzów. I znajdujemy magię słów zaczerpniętą z kabały. Tak powstała tradycja hermetyczna, o której w 1964 roku pisała Francis Yates w słynnej książce Giordano Bruno and Hermetic Tradition. I to od jej paradygmatu, tak się nazywa czasem paradygmatem Yates, wywodzi się pierwsza fala badań nad ezoteryką. I w tym momencie chciałem Państwu coś przeczytać. Będzie to fragment przedmowy, którą Marsilio Ficino opatrzył swoje tłumaczenie Corpus Hermeticum. Dla tych, którzy piszą przedmowy, to będzie pocieszenie. Napisać taką przedmowę, która stworzyłaby cały nurt kulturowy, jakim był hermetyzm i religijny, i duchowy, i ezoteryczny, jakby jeszcze to nie nazywać, to rzeczywiście jest duże osiągnięcie. Przypomnę, że w 1460 roku odnaleziono teksty Corpus Hermeticum, które przewieziono do Florencji i tam kosmomedyceusz poprosił Marsilia Ficina o przetłumaczenie tych tekstów. Marsilio Ficino rzucił tłumaczenie innych i podjął się przetłumaczenia bardzo szybko. W 1462-3 roku tłumaczenie zostało uczynione. Mało tego, napisał jeszcze przedmowę, w której zarysował właśnie ową tradycję wiedzy tajemnej w ten sposób, że zainicjowało to właśnie cały renesansowy hermetyzm. Także proszę posłuchać. W czasach, kiedy narodził się Mojżesz, działał astrolog Atlas, brat filozofa naturalnego Prometeusza, a dziadek wielkiego Merkurego, którego wnukiem był Merkury Trismegistos. Augustyn pisze o nim, lecz Cyceron i Lactancjusz wspominają pięciu Merkurych, z których ten był piątym, nazywanym przez Egipcjan Totem, a przez Greków Trismegistos. Jest powiedziane, że był on zabójcą Argusa, panował w Egipcie i obdarzył Egipcjan prawami oraz literaturą. Nazwano Trismegistosa potrójnie wielkim, ponieważ był przesławny jako największy z filozofów, największy z kapłanów i największy z królów. Jak pisze Platon,
W zwyczaju Egipcjan było wybieranie kapłanów spośród filozofów, a królów spośród kapłanów. Hermes Trismegistos, pierwszy spośród filozofów, wychodząc od rzeczy fizycznych i matematycznych, doszedł do kontemplacji rzeczy boskich. Prowadził najbardziej uczone dysputy dotyczące majestatu Boga, hierarchii demonów oraz wędrówki dusz. Dlatego został nazwany pierwszym twórcą teologii, a Orfeusz, idąc we wskazanym przez niego kierunku, przyczynił się do dalszego rozwoju tej dziedziny. Aglaofemus zapoczątkował misteria orfickie. Następcą jego w teologii był Pitagoras, jego zaś następcą był Filolaus, nauczyciel naszego boskiego Platona. W ten sposób kształtowała się jedna szkoła starożytnej teologii, priska teologia, odwieczna teologia. Zawsze zgodna w swych poglądach przez dziwne następstwo tych sześciu teologów. Zapoczątkowana przez Hermesa, a zakończona przez boskiego Platona. W tych paru zdaniach ostatnio mają Państwo esencję owej tradycji hermetycznej. Mamy następstwo wielkich nazwisk od Orfeusza aż po Platona, którzy stworzyli odwieczną, starożytną teologię, która jest zgodnie odtąd przekazywana aż do czasów współczesnych. Czytajmy dalej. Zarówno owe tajemnice, jak i jego przepowiednie są zadziwiające. Nieczęsto mówi tam jako filozof czy prorok, lecz opiewa wydarzenia, które mają nastąpić. Przewidział zagładę antycznej religii, przyszły sąd, odrodzenie świata, chwałę błogosławionych i potępienie grzesznych. Z tego powodu Aurelius Augustinus wyraził wątpliwość, czy osiągnął to dzięki mistrzostwu w dziedzinie astrologii, czy dzięki objawieniu tej wiedzy przez demony. Lactantius nie waga się jednak wymienić między sybillami i prorokami. Merkury wie, jak nauczać w boskich sprawach. Nie może on nauczać spraw boskich kogoś, kto sam się ich nie nauczył. Nie możemy dzięki ludzkiej sprawności odczuć tego, co jest ponad naturą. Dlatego właśnie tym, co pozwala to osiągnąć, jest boskie światło, także możemy spojrzeć na słońce w świetle słonecznym. Wszak prawdą jest, że światło boskiego umysłu nigdy nie oświetli duszy, póki dusza nie zwróci się w kierunku umysłu Boga. Z tej to przyczyny Merkury rozsuwa na boki mgły zmysłów i wyobraźni, trojąc sobie drogę do umysłu. A teraz Pimander, znaczy boski umysł, wpływa na niego, co pozwala mu kontemplować porządek rzeczy. Szczegółowo wyjaśnia innym ludziom to, co zostało objawione mu przez boską moc. W jego książce to właśnie jest celem i metodą. Przeczytaj to z radością o szczęśliwy Cosimo i wieź swoje codzienne życie w sposób taki, żeby twój kraj mógł trwać długo. Tak, piękna opowieść. Specjalnie dałem tutaj Państwu taki długi cytat, żeby pokazać też, że tak się wyrażę, troszkę na żywo, nie tylko te uwagi dookoła. Proszę sobie wyobrazić, że Marsilio Ficino i reszta jego towarzyszy z Akademii Platońskiej we Florencji byli mniej lub bardziej przekonani, że oto dostali do swoich rąk tekst, w którym zawarte jest pierwotne, przedmojżeszowe objawienie. Tekst, dzięki któremu mają dostęp do wiedzy pierwotnej, takiej, która jest fundamentem wszelkich religii i filozofii. I ta przedmowa Ficina właśnie pokazuje to ich przekonanie. Udało im się, można powiedzieć. Dobrze, wracajmy teraz do mojego tekstu. Warto jednak pamiętać, że ezoteryka jako wiedza tajemna nie oznacza jedynie wiedzy ukrytej przez jednych ludzi przed innymi. Według samych ezoteryków to wiedza o połączeniach i powiązaniach we wszechświecie, która jest ukryta przed człowiekiem przez samego Boga. Wskazuje ona zatem na fundamentalną tajemnicę kryjącą porządek wszechświata. Nic dziwnego zatem, że wraz ze wzrostem wiedzy naukowej opartej o teorie matematyczne i badania empiryczne, rola ezoteryki w kulturze Zachodu zmniejszała się. A w 1533 roku pojawiło się słynne dzieło Agrypy von Nettesheim De Occulta Philosophia i chciałbym tam z tego dzieła przypomnieć na przykład, że autor utożsamiał złożone działania matematyczne z działaniami magicznymi, co potem oczywiście uległo rozdzieleniu. Jego dzieło było oparte na neoplatońskiej wizji rzeczywistości, którą starał się uzgodnić z chrześcijańskim objawieniem. I powoli już podsumowując, bo moje wystąpienia zawsze są krótkie i syntetyczne, na koniec chciałem taką zachętę do młodych ludzi. Współczesne badania nad ezoteryką są dziedziną bujnie się rozwijającą, żywą, to prawdziwy work in progress.
brak ostatecznych ustaleń co do terminologii, różnice w definicjach, odmienność podejść metodologicznych jawnie na to wskazują. Dzięki temu jest to dziedzina, która jest atrakcyjna dla młodych badaczy, chcących włączyć się w proces jej tworzenia. Jednocześnie kultura współczesna pokazuje, że inspiracje rozmaitymi nurtami ezoteryki są coraz bardziej liczne w literaturze, w filmie, w sztuce. O tym będzie cała ta konferencja, między innymi. A zatem wbrew tym, którzy wieścili tak lub inaczej pojęty zmierzch tego, co odmienne i podporządkowanie imaginarium współczesności temu, co tylko racjonalne i znane, to, co nieznane, to, co ezoteryczne, chciałby się powiedzieć, powraca, a raczej jest odkrywane. Wydaje się więc, że prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie jest wyrazem samoświadomości kultury współczesnej, która już nie odrzuca tego, co irracjonalne, na zasadzie pewnej niekompatybilności, prawda, z głównym nurtem, lecz stara się ją zintegrować to w obrębie jakiejś szerszej całości. Tak jak Państwu już mówiłem, prawda, są prowadzone badania nad ezoteryzmem. W Polsce także od 2013 roku istnieje Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, które zostało powołane przy Uniwersytecie Jagiellońskim, który organizuje konferencje praktycznie co rok. Najbliższa konferencja będzie 20 października w Krakowie. Jeżeli ktoś z Państwa się wybiera, to serdecznie zapraszam. Będzie creme de creme badaczy w tej dziedzinie światowych. Także będzie można posłyszeć za jedyne 30 zł wpisowego. Bierny słuchacz 30 zł plus bilet kolejowy do Krakowa. No, warto te kilkadziesiąt złotych zainwestować w uzyskanie wiedzy tajemnej z najlepszych źródeł na pięknym Uniwersytecie Jagiellońskim. Także będą mogli Państwo zobaczyć na żywo, jak ta dziedzina rozwija się na świecie. A dzisiejsza konferencja jest, myślę, dowodem, że także młodzi badacze chcą w tej dziedzinie powiedzieć swoje dwa lub nawet trzy słowa. Dziękuję bardzo za uwagę.